To nie pierwszy wyjazd historyczno-rekreacyjnej grupy Nordic Walking działającej przy sieradzkiej TV Media. Byliśmy na wycieczkach kilku już i na naszych basenach uniejowskich i również byliśmy w Warcie i nad naszym wielkim morzem pod tytułem Jeziorsko. Tym razem celem był Gołuchów. No jedziemy dzisiaj na wycieczkę, kolejną wycieczkę życia. Będzie to prawdopodobnie Gołuchów, ale nie wiemy dokładnie, gdzie nas autobus zawiezie, bo my jesteśmy chętne na każdą wycieczkę i myślę, że dzisiaj pogoda nam dopisuje i prawdopodobnie będziemy zwiedzać jakiś piękny pałacyk. No i pewnie żubry nas powitają. Pogoda też nam dopisuje i humory również, także cieszymy się bardzo na ten wyjazd. Nordic Walkingowcy zwiedzali Zamek Książąt Czartoryskich wznoszący się nad rzeczką Trzemną, którego historia liczy ponad 400 lat. Najstarsze fragmenty zamku to piwnice z drugiej połowy XVI wieku. W roku 1857, kiedy Jan Działyński poślubił Izabelę Czartoryską, córkę księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, Gołuchów stał się rezydencją młodej pary. Zamiarem Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej było stworzenie w zamku muzeum. Stało się to możliwe po przebudowie i przewiezieniu kolekcji dzieł sztuki z Paryża w 1885 roku. Obecnie w zamku możemy zobaczyć na parterze salę was antycznych, salę starożytności, dawną sypialnię księżnej Małgorzaty, pokoje gotyckie, sypialnię Władysława i klatkę schodową. Na piętrze mieści się biblioteka, sala portretu staropolskiego, pokoik w baszcie, sala królewska, salon, sala stołowa i kredens. W podziemiach natrafić można na salę polską i salę muzealną. Członkowie grupy Nordic Walking mogli też zobaczyć mauzoleum, czyli miejsce wiecznego spoczynku Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej. Kolejną atrakcją była pokazowa zagroda zwierząt, gdzie przechadzały się żubry, dziki, koniki polskiej Daniele. Tego typu wycieczki to nie jedyny sposób na zapełnienie wolnego czasu. Korzystam z wszystkich ofert, jakie nam tutaj przedstawia nasz szef telewizji, ale też chodzę na gimnastykę z Spółdzielczym Domu Kultury. Korzystam też z kulturalnych wydarzeń, biorę w nich udział, koncerty, wystawy oglądam, mam czas na to, jestem na emeryturze, no i korzystam z życia. Bardzo podobnie, korzystam jeszcze z basenów, które szeroką ofertę swoją otwierają na wakacje. Pogoda sprzyja, bo jest raz bardzo cieplutko, raz troszkę chłodniej, czyli wszystko dla tych 60+. No jeszcze majówki nad Wartą też zaliczamy, tylko martwimy się, że tak dużo śmieci jest w naszych pięknych lasach. Czyli jeśli ktoś chce, nie może się w Sieradzu nudzić? Nie. Nie można się nudzić w Sieradzu, trzeba tylko wychodzić z domu. Wyjdź z domu i rusz się, zawsze coś się znajdzie fajnego, atrakcyjnego. Jak widać, atrakcji dla chcących się nie nudzić nie brakuje. Zachęcamy wszystkich do ruszenia się z domu i aktywnego spędzania czasu.